Ze mną bohaterka dzisiejszego wieczoru. Monika, czy już teraz będziesz wierzyć swojemu narzeczonemu na słowo po tym, jakie słowa usłyszałaś od Doroty Świeniewicz? Po tym, jaką nagrodę przede wszystkim odebrałaś? Tak, gdzieś tam to docenienie samej siebie nigdy nie należało do najłatwiejszych. Myślę, że dużą robotę ludzie, którzy są wokół mnie, którzy mnie wspierają i doceniają to, co robię, naprawdę są nieocenieni dla mnie i myślę, że gdzieś to pcha do przodu takie wyróżnienie, bo szczerze nie chciałam po prostu się zwalniać z treningu, żeby odbierać tą nagrodę, bo po prostu trening jest dla mnie ważniejszy, szczególnie, że jutro gramy mecze towarzyskie i też gdzieś tam z tyłu głowy miałam tak, że no to chyba nie jest odpowiedni moment na wyjazd, ale myślę, że warto takie wydarzenie w swoim życiu zapamiętam na bardzo długo i myślę, że warto. Ja myślę, że trener Lavarini przymknie oko na ten wyjazd też. I dopytam cię o ten sezon, bo sprawiłyście sporo niespodzianek. Wyeliminowałyście w drodze po medal chociażby grupę Azoty Chemika Police. Byłyście w finale Pucharu Polski. Co szczególnie zapamiętasz z tych ostatnich miesięcy? Myślę, że cały ten sezon był dla nas bardzo trudny. Szczególnie, że to pierwsze granie międzynarodowe w Pucharze CEF pojawiło się. Także to myślę, że jest bardzo cenne doświadczenie i gdzieś tam pod koniec tego sezonu myślę, że w końcu zaczęło to gdzieś tam grać i naprawdę zaczęłyśmy rosnąć z każdym dniem jako zespół, przede wszystkim mentalnie, bo to, jaką pracę dziewczyny wkładały w każdy trening, to naprawdę szacunek i myślę, że to jest taki nieoczywiste nasze miejsce jest z szóstego na trzecie, to naprawdę nierzadko się zdarza. Tym bardziej gratulujemy tego osiągnięcia. Tyle, Monika Fedusia. Dziękuję.